Miejscowość Pewel Wielka administracyjnie należy do województwa śląskiego, powiatu żywieckiego oraz gminy Jeleśnia. Jest malowniczo położona w dolinie strumienia Pewlicy, pomiędzy zboczami pasm górskich Pewelskiego od północy i Laskowskiego od południa, należących do Beskidu Makowskiego. Pewel Wielka powstała w XVII wieku jako osada pasterska na prawie wołoskim. Miejscowość nazwę swoją zawdzięcza, jak podaje dziejopis wójta żywieckiego Andrzeja Komonieckiego, pierwszemu osadnikowi zwanemu Pawłem, stąd najpierw Pawla, a następnie Pewel Wielka. Niegdyś wieś stanowiła ośrodek wyrobu gontów oraz drewnianych zabawek. Pewel Wielka jest miejscowością liczącą około 1500 mieszkańców. Przebiega przez nią droga przelotowa oraz linia kolejowa łącząca Żywiec z Suchą Beskidzką. Wieś jest bardzo rozległa i rozciąga się nie tylko wzdłuż drogi, ale również na stokach obu pasm, dlatego została podzielona na liczne przysiółki. Madeje, Janiki, Garleje, Ponikwie, Piechy, Święci, Pudówka, Buławka, Adamki, Bigosy, Olszówka, Piechówka, Polana Szewcowa, Polana Plutowa, Łazy, Wytrzeszczon i inne mniejsze. Taka topografia miejscowości przyczyniła się do powstania dwóch szkół podstawowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Eugenii Chrzanowicz oraz Szkoły Podstawowej nr 1 z filią Biblioteki Publicznej. Przy pierwszej ze szkół funkcjonuje publiczne przedszkole, natomiast drugie, katolickie przedszkole, pod patronatem Niepokalanej mieści się w budynku plebanii. Parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego została erygowana w 1982 roku. Zabudowania sakralne to kościół, cmentarz, dom przedpogrzebowy oraz kaplica Matki Boskiej Bolesnej w Adamkach. W podziemiach kościoła parafialnego mieści się środowiskowy dom samopomocy, będący placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przy parafii działa również biuro pielgrzyma W drogę z nami, organizujące wyjazdy zagraniczne i krajowe. Każdy przysiółek ma swoje mniejsze i większe kapliczki. To pozostałość czasów, gdy nie było jeszcze kościoła parafialnego i wierni gromadzili się przy nich na nabożeństwach majowych. Najstarsza z nich to kapliczka na piekle, mająca swoją historię i liczne krążące o niej legendy, szczególnie z czasów II wojny światowej. Na granicy z Jeleśnią znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, która w bieżącym roku zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie Strażacy na medal 2019 według czytelników Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej. W budynku OSP mieści się także publiczny ośrodek zdrowia. Malownicze położenie Pewli Wielkiej przyciąga wielu turystów oraz ludzi, którzy budują tutaj swoje domki letniskowe. Istnieje możliwość wynajmu całego domu lub apartamentów w pensjonacie na Szewcowej Polanie w domu Słoneczny Dzionek. Urokliwa Wojtaszówka na Polanie Plutowej oferuje warsztaty taneczne, jogę, afroterapię, masaże, kuracje dla zdrowia i urody. Można pojeździć konno, latać na paralotniach, odwiedzić mini zoo Ostoja Daniela czy hodowlę owiec nowozelandzkich. Jednak największą popularnością cieszy się pobyt w studenckim schronisku turystycznym Lasek, czyli inaczej w chatce elektryków, położonej tuż pod szczytem góry Łasek w paśmie laskowskim, do której można dojść szlakami z Przyborowa, Koszarawy, Jeleśni i oczywiście z Pewli Wielkiej.
Chatka studencka na Lasku zdobyła pierwsze miejsce w rankingu schronisk górskich województwa śląskiego, przeprowadzonym przez portal naszemiasto.pl w 2013 roku. Inna popularna trasa z przepięknymi widokami na Pilsko i Babią Górę to Szlak Żółty z Huciska, pasmem pewelskim przez Baków i Janikową Grapę do Jeleśni, lubiany przez turystów, amatorów Nordic Walking, rowerzystów górskich, kierowców samochodów terenowych i motorów crossowych. Pewel Wielka była też ulubionym miejscem wypoczynku członków zespołu bluesowego Jam, którzy skomponowali tutaj utwór instrumentalny Słoneczny Dzionek w Pewli Wielkiej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej pięknej beskidzkiej miejscowości i samodzielnego poznania jej urokliwych zakątków.